Puls Biznesu do słuchania. Dzień dobry. Ja nazywam się Marcin Bołtryk, a to jest Puls Biznesu do słuchania. Wakacje w pełni, dlatego w tym tygodniu proponuję temat na wskroś wakacyjny, czyli zaproszenie na wycieczkę do świata kamperów. Pomyślcie Państwo, biwak w środku lasu z widokiem na jezioro albo górskie szczyty. Brzmi dobrze. A jeśli by do tego dodać komfortowe łóżko, klimatyzację, ogrzewanie, łazienkę oraz w pełni wyposażoną kuchnię, brzmi jeszcze lepiej. Dodajemy dalej. Na przykład możliwość zabrania tego biwakowego komfortu w dowolne miejsce na świecie. To już gotowy plan na urlop. Takie połączenie biwakowego luzu i nieskrępowania z wygodami całkiem niezłego hotelu wybiera coraz więcej Polaków. Od ponad roku dynamicznie rośnie sprzedaż nowych i używanych aut kempingowych i zainteresowanie tą formą spędzenia urlopu. To oczywiście jeden z efektów pandemii związanej z nią niechęci do przebywania w zatłoczonych miejscach. Serdecznie zapraszam na wyprawę po polskich i zagranicznych kempingach oraz dzikich parkingach. Do dyspozycji mamy doskonałe i wygodne samochody i piątkę znamienitych przewodników. W drogę!